To znowu ja. Oczywiście dzisiaj troszeczkę dużo pracy, ale jeszcze mi się skojarzyło, żeby pokazać, jak mniej więcej wygląda nastrój rojowy u pszczół. Więc w momencie, kiedy w innych ulach pracują, no tu mam rozrajaną akurat rodzinę, ale tam, gdzie niegdzie noszą pyłek, oblatują się, wlatują, wylatują, to tutaj wiadomo, że też, kochani, młoda pszczoła oczywiście, że się oblatuje, któreś wracają z pyłkiem, ale mniej więcej, jeżeli zobaczymy takie pszczoły młode, które pomimo tego, że jest pogoda, a stoją w ulu i nic nie robią, czyli leniuchują, to znaczy, że one kombinują, kochani. To jest nadmiar naszej pszczoły rojowej. To są właśnie te grona rojowe, które by się utworzyły i to jest ta pszczoła, która by nam uciekła z rójką. Więc jeżeli takie coś zauważycie, w pierwszej kolejności właśnie te rodziny robimy z przeglądem. Wiadomo, jeżeli jest bardzo chłodno, to te pszczoły tak czy tak będą tak wisieć. Tu musicie rozróżnić sytuację grona rojowego, które jest młoda pszczoła bezrobotna, która po prostu czeka na możliwość wylotu z pszczołą, która w tym momencie nie ma pracy ze względu na to, że jest na przykład chłodno i cała pszczoła jest w ulu. To są dwie rzeczy, które musicie się nauczyć, jeżeli chodzi o obserwacje z pszczołami. Ale jeżeli coś takiego zauważycie, no to się szykujcie, bo ten ul robimy z przeglądem w pierwszej kolejności. Ale pamiętajcie, u pszczół jest wszystko możliwe i w ulu obok, tamtym na przykład, może być już w miseczce jajeczko, a mają geny rojliwości, to wyjdą Wam wcześniej tamte niż te, które mają na przykład zasklepione już mateczniki i czekają na odpowiednią chwilę. Tutaj pszczoły, one kombinują i nie dajcie się zwieść na te piękne oczy. Ale są piękne, prawda? Miłego.